dobrze, słuchaj. Na rupę się było. Teraz zobaczymy na Pruolu, moim ulubionym futerku. Na mistrzu, można powiedzieć. No dobra, ok. I teraz tak, słuchaj, skupię się. Nie wiem, czy pamiętasz ten film. Przerzucę. Kurde, ależ ciężka wymowa. Przerzuciłem, o. Przerzuciłem sobie kabel. Tutaj jest ten grubas i będę chciał od tego grubasa pojechać właśnie tu w stronę Nanolexa. Nie, znaczy ty tego nie widzisz. Jest mnóstwo rys zostało. Zobaczymy, jakie będzie wykończenie i czy zbierze do końca tę rysę.
temperaturki dostało ładnej. No ładnie, ładnie zebrało. I teraz tak, jeżeli chodzi o prowadzenie, dłużej zdecydowanie na rupesie. Zdecydowanie fajniej. Tutaj szybko się wypracowała. Cięcie słabe. Słabe cięcie na tym futerku. Bałagan też solidny. No zobaczymy zaraz. Jednak zostanę, jeżeli chodzi o tę machę na rupesie. Ale już ładnie. Ale zebrało całkiem nieźle. Bałagan też solidny oczywiście. No fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, wezmę sobie to, dmuchnę, słuchaj. Tak, ta rysa, która tu była. No jest jeszcze, kurde, jest. Ale za to tam już widzę, że jest konkretnie. Dobra. Bałagan solidny. Sądziłem, że się dłużej będzie pracować na Pruwallu. Jednak wypracowała się szybciej niż na rupesie i zostawiła mega większy bałagan z tego względu, że za długo pracowałem. Mogłem o jeden przejazd zrobić mniej. No dobra, zobaczymy z wymyciem. Ok. No nie jest źle, wycięte ładnie. Jeszcze raz. Tak, na rupesie dłużej mi się pracowało. Możliwe, że dałem... Nie, nie dałem jej więcej, chyba tyle samo. Ale tak czy tak, jeżeli chodzi o cięcie, na rupesiku było fajniej. Tutaj cięcie, zaraz ci powiem. Nie, no ładnie. Też konkretnie, też konkretnie. Zaraz ci pokażę. Wezmę aparat i będę chciał ci pokazać, jak wyszło na Pruwallu. No dobrze, słuchaj. Tak to wygląda. Gwieździście, co? Nieźle, nie? Też niezły bałagan. Teraz wezmę, słuchaj, jeszcze jato. No, powieś się. Oj. Mamy jato. Jato, jato. O, piękny bałaganik, co? Ale tak czy tak, pasta sama w sobie tnie ładnie, naprawdę bardzo fajnie. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Tak naprawdę w porównaniu do rupesa, jeżeli chodzi o futro, jakbym miał pracować tą pastą, wybrałbym futro rupesa. Pruwallem jakoś mi tak, kurczę, zabrakło mi takiego wypracowania. Być może, że za szybkie obroty na początku wrzuciłem. I tak pasta na tym Pruwallu się szybko skończyła, więc tutaj, kurczę, też może być trochę mojej winy, ale tak czy tak lepiej prowadziło się na rupesie.